Dobrze, już powinno być w porządku, zmniejszmy trochę moc. Może widzę, że się rozpędziliśmy do tej 40 na godzinę. J. To J. A jak na transmisji? Chyba też troszkę. Przyciszymy, o to jeszcze 4 decybele. Na 22.20, no właśnie widzę, że jest już 22. Dobra, wyjeżdżamy za te rozjazdy. Dobra. I hamowanie kontrolne. Tak, aby wyczuć hamulce w pociągu. No, myślę, że wystarczy. Wszystko wiemy. Przecież wiadomo, no tu jest pod górę, nie? To też trochę inaczej. Dobra. Jeśli człowiek zwolnił do zera, to zwolnił do zera, nie? Pamiętajcie, nigdy przy 5 na godzinę się już nie przyspiesza, tylko trzeba zahamować do zera już. Względu na to, no, że przy prędkości 5 km na godzinę najczęściej rozrywa się sprzęgi. Ale jaja. Co to się wydarzyło? Trochę się poczułem, jakby nadmiarówkę włączew elektrycznej lokomotywy wyrzuciło, ale no i to niemożliwe, nie? Coś to nie wyszło. Dobra. Ale już ruszamy. Nie, w dół to nie jedziemy. Co to nie, tam się nie wybieram. No i ruszamy. ...1328 kW, 2500 A. Temperatura 75 stopni. No i super. Tylko żeby to się jeszcze rozpędzać chciało pod tą górę, to by było fajnie, nie? Ja wiem, że wolno jedzie, bo to pod górę jest. A na haku 1600 ton. Ponad 1622 tony dokładnie. Jak ta muzyczka. Wszystkie jakieś te nowości ciekawe się skończyły, widzę. Silnik zagrzeje gdzieś 79 stopni. Panie. Dajemy radę. Silnik zagrzeje. Formę do wakacji? Ale co na siłowni? Czy formę grania w maszynę?
formę siłowni, tak? Nie na siłowni pan robi, tylko o siłowni również. A mam nadzieję, że uformuje pan tą siłownię do tego czasu, aby móc robić treningi potem na niej. Po wakacjach, czy we wakacje. A też sobie jakoś urlop wezmę w lipcu. Trzeba odpocząć od roboty, tam jakieś 4 tygodnie, 3-4. Nie no, niby na dworze jest 15 stopni. Ten deszcz padał. Ja zrobił taki zaduch. Jeszcze u mnie w pokoju ciepło, bo to od tego komputera to się wszystko grzeje. Wyjazd na 40 czy 60? 60, dobra. Dalej ciągniemy. Troszkę dopniemy. I nadajemy. Moc. Bo tu nie ma tego tempomatu, nie, nie ma. Dalej. Amulet pomocniczy, ale bez tempomatu nic. Używanie silnikami, używanie szyb do sterek. A tempomatu brak. Tempomat jedynie jest tu, ale nie idzie go włączyć. No cóż. Do 80 będziemy mogli jechać. To już na koła 120. Zapas lodów, ale na co lody? Po siłowni dobrze jest zjeść lody. Ja też lubię lody, ale ja to sobie na bieżąco kupuję. Jeśli tam idę, jakaś budka stoi, to kupię. Ale teraz drogie takie lody z tej budki. Byłem wczoraj, czy już świderek mały, nie średni, mały. No, u mnie są tylko średnie. Średnie i duże, tak? A końcu średni kosztuje 8,50. Nadzieja, czerwony kwadrat, a pod tempomatem. Czuwak. Nie widzę. Nie ma takiego, chyba że o te chodzi, ale to są odmiany kanału i regulacji głośności. No wiem, gorąco jest w nocy, no. Nie ma, pod tym pomatem. Na radiotelefonie jest tu. Radiostud, ale... Tam klimatyzator, bateria, lodówka, kuchenka, kończy gniazdko. Ale tym pomatu braknie. Jedziesz, jedziesz, to jedź. A tu nigdzie nie masz? Może tu gdzieś? Nie, nic. Pod pulpitem? Bo w tych niemieckich pociągach dużych prędkości się pod pulpitem na przykład włącza. Ale tu widzę, że nie ma. To nie wiem. Ej, ten jak to się dokończy, rozpędzi do 80 na godzinę, to cud będzie. Świata chyba. Jedziemy 62, jest lekko pod górę, on już nie ma siły. Macie żywo o 9.40. To jeszcze 30 minut sobie pojedziemy.
miało być zatrzymanie ruchu na linii przez radio stop. Nie, 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 spokojnie, spokojnie. I teraz jedziemy. Teraz jedziemy do... No Wilisia. Aha, czyli my bezpośrednio jedziemy do Wilisia, nic nie zostawiamy po drodze. Fajnie. Jaka temperatura dzisiaj? 14 stopni jest aktualnie na dworze. Dawno nie było tak ciepło w Polsce, no. Ja już miałem przedsmak tego, jak byłem 3 tygodnie temu, czy 4 w Hiszpanii, to też właśnie tak było. No, pod Warszawą inna pogoda. No ja mam 250 km do Warszawy. Czyli kawałek drogi, no. A jeśli człowiek postara, to do Warszawy 2 godziny ode mnie dojechać. Piszcie proszę na czacie, jak tam, czy muzyka za głośna nie jest, czy podgłośnić trochę, czy ściszyć. No i chyba powinno być w porządku. 10 km od Warszawy. No. To o wiele bliżej ode mnie. Drodzy Państwo, jedziemy już całe 60 km na godzinę. Dwie lokomotywy spalinowe, pracujące na pełnych obrotach. 1600 ton na haku, pragnę przypomnieć. I co? Ledwo co sobie dają radę. ST-45, dwie lokomotywy. Może w końcu się rozpędzimy, bo widzę, że pomalutku się jakoś rozpędza. Niemożliwe jest skrzyżowanie się innymi pociągami. Kartę motorową? Motorowy rową chyba. Ja ci się nie mylę, ale podziwiam, ja nigdy nie lubiłem motorów osobiście. Ja zawsze byłem jakoś tak... Na mnie to jakieś zbyt niebezpieczne to bywa. Ja to... Samochody i tyle. Teraz tym dostawczakiem do 3,5 tony z plandeką jeszcze i... Duży samochód. Dobrze się jedzie. Człowiek się aż tak nie boi, nie?
Panie Michu, no ale z tego co pan kiedyś mówił, to pan mieszka pod Szczecinem. A taka pogoda to w Suwałkach. Że nigdy tam ciepło nie jest. O, 1400 na egzamin, no to... Chyba na jazdy. Dopiero na tym, na szkolenie. A, egzamin to aż tyle nie kosztuje. No i panie Michu, no tak to wygląda nad naszym polskim morzem, niestety, nie? To jest urok po prostu polskiego morza. Dlatego no ja osobiście nie jeżdżę nad polskie morze. Mówię jako turysta, no bo ja tam nie mieszkam, to ja nie jeżdżę nad polskie morze. No właśnie z takich paru względów, no że jest zimno przede wszystkim, a ceny są te same, co jakbym tu wsiadł w samolot, pojechał za granicę, to tyle samo zapłacę nad polskim morzem, jak pojadę. No, tak na oko może wyjść. No nie wiem, czy to razem z egzaminem. No, panie Michu, no i... Rodzinka drogi, może panie Michu, no ja mam nad morze do Gdyni. 250 km mam nad morze do Gdyni. Do samego morza, do plaży miejskiej w Gdyni mam 250 km. No, w moim tempie to ja w półtorej godziny potrafię być nad polskim morzem. Autostradą, nie? No. No też nie mam tutaj daleko, ale... No jakbym miał tak codziennie jeździć te 250 km, to... Ale czasem potrafię jechać nad morze, wyjechać sobie z domu o 5. Po 7 być nad morzem. Albo nawet i o tej 7. Przejście promenadką. Akurat mam rodzinę nad morzem. To miałem gdzie zaparkować, no i sobie chodziłem. Jak pan teraz da na kategorię B, to idealnie. Będzie można wszędzie dojechać. Między zdrowie, no między zdrowie to są bardziej na lewo, nie? Na zachód Polski, ja się nie mylę, niż Gdynia. Ile mamy już opóźnienia? 8 minut. Ponad. Żeby to się jeszcze kończyć, chciałbym dziadostwo rozpędzić. To by było super, nie? A nie ma tu pocznikowania, niczego takiego. No, o czym my tu mówimy? Diesel, no. Diesle nigdy nie były demonami prędkości, tym bardziej ze składem towarowym. Jak one z pasażerskimi miały zawsze problem, żeby się rozpędzić. Do 120, a z towarowym do 80. O,
Właśnie, no i trochę tą muzykę. Oni mnie napisał, czy jest w porządku, czy nie. A wydawało mi się, że było trochę cicho. Teraz powinno być trochę lepiej. O, sprężareczka się włączyła. Nie ma tu gdzieś pod górę będzie, nie? Czy nie? Na razie nie widziałem wskaźnika, no spalinowy dają wskaźniki, więc... Zabiję się. A masz pan prawdziwego szampana, naprawdę? Prosto z szampanii? Albo nie szampan, tylko szampan. Żeby on był szampanem, to musi być prosto z szampanii. We Francji. Bo inaczej to jest to po prostu zwykłe wino musujące. Chyba nie dobiję, bo pod rurę to jest. Prędko i właśnie będzie spadać. Kurczę. No już spada. A tylko 0,6%. To nie przeze mnie kurczę, no ja jadę na... Co to jest? Słuchajmy do tej rzeczy. Normalnie moja piosenka z młodości, nie? Znaczy, za czasów gimnazjum jeszcze. Gdzie to teraz z młodszymi ludźmi? Nie pamiętają gimnazjów. Naprawdę. Szkoda mi was. Właśnie taka muzyka kończy. To jest historia gimnazjum. No. Pamiętam się chodziło, kończy na przerwę. I się słuchało. Nowiny, 10 minut opóźnienia. Super, 11. Prawie. No. Właśnie w taki sposób dobiliśmy do 70 i zwolniliśmy. Kończę. No szkoda, że tu nie mam bocznikowania, bo by się przydało. Ale nie działa nic. Żeby teraz zrobić tak. I to
teraz z powrotem nadać mocy. Może się załączy do doczynkowania, nie wiem. Spróbujemy. Znowuż pod rurę. O, kolejny dobry utwór z moich lat młodości. Co to się wczytuje coś, czy co? Gdzieś takie ścinki się zrobią? Dojeżdżamy do dziś chyba większej stacji trochę. Jest chyba podany, ale na bok. 40 albo do 60 widzę, że się świeci. Dojadę 40 już. Mocna marca. Letni klimat zimny, browaryś w ręku. A no to i zapomniałem, że tego na odcinku nie będzie słychać, a ja sobie śpiewam, nie? To będzie dobre. Ci, co będą oglądali odcinek, to powiedzą, że mi to już tu odbiło, nie? Od tej maszyny. Dobra. Już to jest 40 czy 60. Trzeba być przygotowanym na dwie sytuacje. Najważniejsze to się uszykować na to, że to będzie 40. Ale chyba nie widzę tego paseczka na dole. Więc będziemy musieli go mało zwalniać. No nie ma paseczka. Nie dozujemy. Trochę mocy, nie za dużo. Trochę więcej. Jeszcze więcej.
Nie wiem, tutaj ci jedzie, bo ja ci szczerze, ten wagon był zahamowany albo coś, nie? Zobaczymy. A teraz? No, jakiś ktoś sam z siebie to nie hamuje w sumie. Normalnie jedzie. No nie wiem. Trzeba było brać elektrowóz i udawać kończy, że jest tu sieć trakcyjna. Łączyć to zasilanie w każdym momencie, a nie tylko pod siecią i tyle. Zresztą musimy tu zahamować, przełączyć się na kanał 6. Robię mi próbę radia? Nie. Po co? Hamuj, panie, hamuj. Pięknie. Jak tam wyjazd za 30 sekund, podobno? No zobaczymy.